dobry. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Oczywiście babcia Bożenka gotuje. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałam Państwu pokazać, jak ja robię kruszonkę do pysznego deseru. Mam te moje gruszki nadal i jabłka, nie takie ładne, można powiedzieć, ponieważ są zbierane, tak jak już mówiłam w jednym z moich filmików. Ale możecie sobie Państwo jeszcze kupić na pewno gdzieś w sklepie czy na rynku tanio i przynosicie do domku, wkładacie do kartonu, najlepiej w papierek owinąć i one będą sobie leżały. Dlaczego to mówię? Ponieważ ostatnio pokazałam Państwu, jak ja piekę te gruszki, jabłka ze śmietaną, macie na moim kanale, a dzisiaj chciałam Państwu pokazać, jak ja robię kruszonkę do pysznego deseru z gruszkami i jabłkami. I tytuł dam kruszonka do deserów, do ciast, ponieważ taką samą robię do właśnie do drożdżówek, do bułeczek jakichś tam jak piekę. To jest ta sama kruszonka, a więc tylko zmniejszają się proporcje. Dziś do deseru potrzebuję z pół kostki masełka. Ja mam akurat kostkę, która ma 250 gram. Daję 125 gram masła, prawdziwego masełka. I do tego daję, proszę Państwa, również 125 gram cukru zwykłego, normalnego i można dać z pół wanilii. Nie za dużo, ale troszeczkę trzeba dać, że ten smak się polepszył. Daję, proszę Państwa, tutaj teraz cukier. Zmieszam go po prostu z tym masłem. Jak to wymieszam, to odsypuję troszeczkę mąką i już jest ta kruszonka gotowa. I to by nic nie było tak, można powiedzieć, wow, nie? Ale jeżeli zrobicie to z tymi owocami i podacie tak na gorąco, ze śmietaną, z lodami, co macie tam, proszę Państwa, pod ręką? I jakie macie owoce? Ja dzisiaj mam jabłka, gruszki, możecie dać na przykład same jabłka i jak macie w domu jakąś marmoladę, to też łyżkę marmolady. Ja na przykład do jabłek daję, mam swoją marmoladę truskawkową, daję łyżkę marmolady. Można dać też śliweczki, ze śliwek na przykład. Też super taki będzie deser, niby ciasto, ale deser, ale naprawdę pyszne i dlatego chciałam Państwu pokazać, jak to się robi. Takie jabłka, jak macie, jak ktoś Wam się trafi, to możecie się szybciutko zakręcić, tak jak ja nieraz to robię. Włączamy już piekarnik. W międzyczasie robicie tą kruszonkę, odstawiacie do lodówki na 5-10 minut. Robicie jabłuszka, wtedy na formę. Ja tutaj mam takie formy, tutaj dzisiaj na dwie osoby. Ale chcę Państwu pokazać, że mam malutkie, jakby jakieś dzieci Wam się trafiły. To też mam takie fajne, małe. Wkładacie tutaj jabłuszka, czy co macie, owoce, na przykład truskawki idealnie pasują, śliwki i po tym, że żadnego ciasta nie robi, tylko taki deser zapieczony pod tą kruszonką, naprawdę coś wspaniałego. Tak jak mówię, proszę wypróbować moje recepty, czy moje te wszystkie dania, które ja tam mam, bo naprawdę są dobre, sprawdzone i myślę, że jak zrobicie Państwo podobne, to będzie również dobrze smakowało. Tutaj mam około 150-180 gram mąki, ponieważ też zależy od masła, jakie masło jest, czy jest rozpuszczone, czy nie, czy jest tłuste, czy może tam są różne masła i dlatego nieraz musi być więcej mąki. Tak, w jajkach nieraz musi być też więcej, bo różne są jajka i po prostu ciężko jest utrafić, mówię Państwu, mniej więcej tak, albo mniej więcej tak, żeby po prostu wyszło i żebyście Państwo nie mieli problemu. Też pokazuję, jak może ten błąd wyglądać, że jak na przykład staniecie i o, mi się coś takiego rzadkie, co teraz. Tego pokazuję Państwu, może być rzadkie. Podsypujemy mąką, jeżeli mamy na przykład też makaron, czy coś, też podsypujemy mąką. Tutaj już się, proszę Państwa, robi piękna, żółciutka kruszonka. Nie wiem, czy to widać, ale myślę, że tak. Podsypujemy jeszcze. Masło musi być, proszę Państwa, raczej takie chłodne,
Ale nie może być twarde takie z lodówki, ponieważ wtedy nie będzie Wam się ona fajnie porabiała. Tak, ładnie pachnie już wanilią. I ona musi być taka sypka, ale takie troszeczkę większe jakby kawałki, bo wtedy ona jakoś tak chyba najbardziej smakuje, no przynajmniej dla mnie. I wtedy na przykład jak robicie drożdżówkę czy bułeczki drożdżowe, to takim czymś jak nasypiecie po takiej porcji, no może za dużo na bułeczkę, to bułka będzie naprawdę jeszcze lepsza. I teraz przechodzimy, proszę Państwa, do nakładania. Ja chcę Państwu pokazać, jak to szybko idzie. Obieramy jabłka, czy gruszki, czy inne owoce. Nakładamy na tą formę. Zrobiłam troszeczkę więcej, żeby Państwu pokazać również, że idzie zrobić na takiej formie. Posmarowałam masełkiem. I to dajemy tutaj. Jabłka muszą być najpierw przykryte, musi być do przykryte. Jeszcze skroję te, tutaj co mam, dołożę tutaj. Sypiemy, proszę Państwa, może ja najpierw to pokażę Państwu. Sypiemy to teraz kruszonką. I tak zapiekamy. Z pół godzinki, aż będzie takie rumiane, na około 200 stopni w piekarniku. Proszę zobaczyć, tak to wygląda, jak takie coś zaserwujecie komuś, to naprawdę będzie to pyszne. Proszę, jeżeli Państwo macie, ja tutaj mam jeszcze cynamon, posypać troszeczkę cynamonem, czy może od razu po jabłuszkach. I tak proszę zobaczyć, proszę Państwa, tutaj dokroiłam jeszcze tą gruszkę i trzy jabłuszka małe, ponieważ były małe. I tu musicie mieć około na przykład dwa jabłka i dwie gruszki musicie mieć tutaj, proszę Państwa, i ze 4-5 jabłuszek na to, że ten spód, taka forma jest. Tu jest może z 15 na 20 taka forma. Zależy też, ile chcecie mieć, ale musi być dno zakryte, to jest najważniejsze. Dno zakryte owocami i sypiemy tą kruszonką teraz. Zapiekę to, przyjdę, pokażę Państwu, jak to wygląda, żeby ten filmik nie był za długi.